Siemaneczko, dzisiaj proszę Was, załatamy wyciek z chłodnicy specjalistycznym sprzętem. Oczywiście przepalimy gruza, bierzemy się za robotę. Majster tu zaraz przyniesie cały osprzęt do roboty. Także tak, dobra, najpierw przepalimy ją. Majster, kurwa. Co tu jest? Musisz podłączyć sprzęt, bo rozładowywuje. Wzmacniać chyba, nie wiem co to rozładowuje. Akumulator? No tak. Patrzcie, łatka jaka ładna. Luksus. Weź no pan zobacz tu pod kątem troszkę. Kurwa, się odcina coś tu. Pod kątem. Pan, jakie wyprofilowanie. Tu jest dołek i tu są wertepy. Ładnie jest. Jedyny szkopuł, o którym zapomniałem. Kurwa, co to się zrobiło? Zapomniałem to dotrzeć i pomalować. No niedobrze. Weź to pan paluszkiem. Skróż. I już. Lakiernia pana majstra, kurwa. Kurwa, tu jak ptaki zasrały. Ej, dlaczego to się nie chce połączyć? Grubiej, bo jak będziesz zrywał, to nie będzie chciał zejść. Z większej odległości, majster, z większej. Musi zamsz wyjść. No, działaj, zamsz wychodzi już elegancko. Ops. No prawie. Weź tu jeszcze załataj. No i tu dawaj pan. Co to kurwa się zrobiło? Ej, ale zamszu nie ma teraz. Odpalmy gruza. Chodź. Musi kurwa chodzić. Dobra, otwieramy maseczkę. Co tam? Zobaczymy, czy kunolis nie wparował. Co tu mamy do zrobienia? O ty kurwa, twoja mać. Co tu mamy do zrobienia? Tu mamy do zrobienia to dziadostwo. Leje się z tego tam pod spodem. No, już jest mało płynu. A więc trzeba odkręcić tutaj kapselki. O kurwa. Tak. Odkręcić tu dwie śrubeczki, zdejmiemy to i uszczelnimy tutaj pod spodem nasz sprzęt. Tutaj zauważyłem coś nie teges. O kurwa, gdzie jestem? Od przepływki kunolis odgryz? A, tu jest, co ty pierdolisz? Co to kurwa się dzieje? Tu zauważyłem coś nie tak jest. Ta rura oberwana jest. Co jest grane? Panie Andrzeju. Patrz, to rura jest upierdolona. O kurwa, co to? Chodzi. Nie wiem, to do odmycia, co to się kurwa zrobiło. Panie, na co ci to kurwa? No dobra. Bierzmy się za robotę. O, a tu... O, wiatraczek mi tutaj złap. To trzyma, elegancko. Daj pan go. Dobrze jest. A więc do naszej roboty będziemy potrzebować dys. Dys. One. And...
this one. Dobra, wczoraj mnie deszczyk spotkał i nie mogłem dokończyć nagrywania. Jedziemy dzisiaj. Tutaj miseczka specjalistyczna do spuszczenia płynu, żebyśmy nie stracili. Troszkę tu w piasku jest, ale dobrze jest. Majster tu podłoży. Elegancko, o, widziałeś pan. Teraz se może lecieć. Tutaj odkręcimy. Patrzcie, tu jest wyciek. W tym miejscu. Na tych plastikach tu wycieka. Trzeba ten zbiorniczek odkręcić. I zobaczymy, uszczelni się tutaj. Elegancko. No tak. O kurwa, w Hanie Montanie to ty nie znajdziesz śrubokręta, człowieku. Ale kluczyk mam. Kurwa, myślałem, że to jest ampuł. O, grubsza robota. Nie mam takiego klucza. O, ten będzie może pasował. Kurwa, co jest grane? Bez śrubokręta to nie pójdzie. Ale ktoś dojebał. Panie, kurwa, musisz. Dojebane. A to? O, trzeba chyba odwiedzić drugą Bawarę. Po specjalistyczne klucze. No nie, no, śrubokręta trzeba poszukać. Trzeba śrubokręta poszukać. Tak, bardzo dobry plan. Dobra, majster ma śrubokręcik. Kurwa, złamał się jebany. Co to za śrubok? Co to za śrubokręt? Kurwa mać. No i co teraz? Tak może pójdzie. O. Widziałeś pan? Zobaczymy. Czy to tam ta uszczelka poszła, czy co? Zaraz znając życie, coś zaraz urwę i będzie jeszcze więcej roboty, kurwa, niż było. Dobra. No teraz się złamał i teraz nie będzie pasował tutaj. Pierdolisz. Pod kątem trzeba. O kurwa. Chuja, musisz iść, kurwa, po porządne klucze, a nie tak gówne. Przykro mi mówić, ale zestaw Hany Montany zaczyna, kurwa, nie domagać. Taki klucz, że nie odkręci. Dobra, może tak pójdzie. O, widziałeś? Piach się sypie, kurwa, do zbiorniczka. Nie mów magicznego słowa, nie mów magicznego słowa, bo jeszcze trawę przydałoby się pokosić. Nie chcę tu cały dzień spędzić. Kurwa, teraz nie masz tego wypchnąć. Tak, dawaj ty. Hops, tu jest taki specjalny. O kurwa, bolec. Pogubisz, człowiek, pogubisz tu części. Specjalny bolec. Teraz to nam tu ładnie zejdzie. Chyba. Ej, nie idzie, co jest grane. Hops. Tu trzeba podważyć. Hops. Mamy. I teraz tam gdzieś mi kurwa cieknie. Miska jest. Żeby strat nie było za dużo. Dawaj pan, kurwa. No co jest grane?
Ej, czemu to nie chce wyjść? To jest gdzieś przykręcone jeszcze? Panie, podważ pan śrubokrętem. Ale już kurwa chłodnicę kupował. Kluczem, kluczem, majster. Kurwa, tak nie pasuje, tak nie pasuje. Ki czort. O! Cicho. Dawaj to, kurwa. To już chyba ktoś przykleił na saliko, bo nie idzie. Jeden z naszych tu był chyba. Musi być chyba przyklejony. Skurwysyny. Tak robią właśnie, tak robią. Siłą, panie. Siłą. Nie idzie. Jakoś gdzieś śruba chyba tu wjebana jest. I tu nie chce iść. Kurwa, nie mówcie, że muszę wyjąć całą chłodnicę. Ja pierdolę. Dawaj na dwa klucze. Moc ci większa będzie. Kurwa, nie idzie, jebane. Dziadostwo. Gdzie kurwa wyjmę? Zaraz się staje. No przykleił chuj jakiś na silikon, kurwa, i o. Teraz nie pójdzie. Już kurwa komuś ciekło pewnie. Ach, te ludzie to robią tak nadpierdol wszystko. O! Poszło! O ty, kurwa. Twoja mać. Sprawdźmy. Jak ty to? Ja myślałem, że tu będzie taki ten. Mały jakiś. A gdzie tu uszczelka jest? No kurwa. A to jest uszczelka w tym piachu. W tym piachu jest uszczelka. Tak. Skąd tu tyle błota? Tu jest uszczeleczka, tylko jak to teraz robić, ej, człowieku? Weź no te ręce od... Wytrzyj. Teraz trzeba tam koreczek u dołu odkręcić i spuścić trochę tego płynu. Bo tu inaczej tego nie zdziała. Majster, miałeś się nie upierdolić. Kobieta mówiła się nie upierdol, tylko. A to już. Dobra, trzeba się tu położyć. Machowa ręka odkręci. Ta dupę se odkręcisz. Jeden śrubokręt znowu wpierdoliłem. Ej, gdzie ten śrubokręt? A, tu leży. Zaraz zostanie gdzieś, kurwa, w silniku. Tam powinno pójść. Jak dobrze zainterweniujesz, to powinno pójść, kurwa, to. Nie, tam ktoś zapierdolił, dojebał śrubisko. A to... Nie, tam też ktoś to jebał. Co to jest za cycek? Co on robi tutaj? Jakaś blokadka może jakaś... Wy tu nie widzicie, ale ja próbuję odkręcić... Kapselek taki przy chłodnicy jest do spuszczania płynu, ale nie chce się jebany odkręcić. Dupie z nim. Przebij pan chłodnicę. No nie, no musisz tutaj szóstki szukać kluczyk. Tak to nic nie zdziałasz.
Kluczyk Hala Montana, miniaturka. Kurwa, człowieku. No jest, jak byk, siódemka, szóstka. Kurwa, upierdolisz się zracały. Jednak prawdziwy mechanik to ma przejebane. Ciągle łapy w smarach. Ciągle pod górę, ciągle śruby się urywają. Tam trzeba więcej myśleć niż ci w rządzie, kurwa. Trzeba kombinować, a to na trytytkę, a to na silikon. To jest prawdziwy mechanik. A nie tam kupić ci nowe części i poprzekładać. Aczkolwiek lepsza taka sprawa, bo zawsze macie cały czas nowe części, nowy samochód. Dobra. Da, odkręciłeś, a to nie pójdzie. Siłą sobie zdawaj. Kurwa, no za słabo odkręciłem. Mamy w kurwa to już. Szóstkę dawaj, szóstkę tutaj. Dobra. Teraz to już powinno zejść. No, widziałeś? Co to mi dało? Nic. Teraz jak się pozbyć tego płynu tutaj? Majster wpadł na pomysł. Proszę bardzo. Cyk fuch, pod ciśnieniem. Pod ciśnieniem, kurwa. Ops. Jeszcze jest. O, gryzie się, kurwa, z tym. Z płynem chłodniczym. Dobra, troszkę się tam obtegowało. Teraz trzeba było z tego piachu szmatkę wyciągać. A tu skąd się tyle wzięło wody? Nie tam, teraz tego nie wysuszysz, człowieku. Jak to zrobić? Ej, kurwa, jak to odpuścić teraz? Tu, w tym piachu. Ja pierdolę. Czy mi się wydaje, czy to powinny być dwie uszczelki? Mi to wygląda, jakby dwie miały być. A jednej nie ma. Może spadła gdzieś. Daj to przeczyść to tym siubaksem. Elegancko. Gumeczkę odpuścimy. Teraz szukaj pan uszczelki jeszcze jednej. Wydaje mi się, że jeszcze jedna powinna być. Albo ktoś nie założył. Nie ma. I hops. Majster papierek. Zaraz osuszymy. Ta wtyczka mi tu przeszkadza. Żebym nie zapomniał podłączyć później. Zaraz uszczelnimy. Hops, a tu dlaczego tu się zbiera płyn? Nie wiem. Ej, bo tam coś jest, kurwa. Ej. A, bo tu i tu jesteś. Czyli to i to trzeba też uszczelnić. O, to panie, nie wiem, czy to tak da radę. Nie wiem, z czego leciało, nie? Ale wydaje mi się, że tam z dołu leciało. Góra chyba była dobrze. Bo tutaj silikonu to wolałbym nie używać. Aczkolwiek troszkę można maznąć. To się nic nie stanie. Na zdrowy rozum. Nic się nie stanie. Znając życie, pewnie można dokupić sobie taką uszczeleczkę. Za 2 złote, kurwa, w sklepie. Wymieniacie i cześć. A majster jak zwykle, kurwa, po Januszowemu. Zaoszczędzi 2 złote na płyn. Wyda, kurwa, 50 zł. Dobra. Tu jest, tu jest. Żeby nie robić lipy, majster wziął czarny silikon. Lux. Tutaj trzeba odbezpieczyć. Już żeś łapy rościł.
Kurwa, już się łapy rozciął. Dobra. Kurwa. Kto to tak pospawał? Nie mogę teraz tego wyjąć. Jezus. Luks. Daj pan. Przeładuj. Pistolecika. I teraz, żeby to uszczelnić, to zrobimy po majstrowemu. A jak tam nadasz, a się zapcha coś? Nie, tam się zapcha, pierdolisz. Nie zapcha się. Troszkę tam trzeba cyknąć. Nie powietrzem, kurwa, nie powietrzem. Luksus jest. Dawaj tutaj, a uszczelkę założyłeś. No nie wiem, czy tu druga uszczelka nie powinna być wsadzona. A, co ty robisz? Kurwa, dawaj tutaj. Uszczelimy. Tego już nikt nie wyjmie. I drugą uszczelkę tu zrób. Dobrze jest. Bardzo dobry plan. Teraz zakładamy uszczeleczkę, żeby nie było. Hops. O kurwa, tylko żeby się teraz nie podwinęła nam przy wciskaniu, bo będzie lipa. A nie powinna. Dobra. A, jeszcze tu u góry trzeba zabezpieczyć. Jeszcze tu. Hops. Tu można troszkę paluszkiem. Poradniczek Majsterkowicza. Jak przeoszczędzić 2 złote? O, bo ci tu zapcha. Dobra. Ja bym to wcisnął już. Co to tam się dzieje? O, o. Ciu, 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 ciu. Weszło? Kurwa, tak lekko? Panie, bo ślisko na silikonie. I weszło. O, widziałeś pan? Bardzo dobra robota. Skręcamy. Po robocie. Teoretycznie powinno się odczekać 24 godziny, żeby zaschło. Kto tam będzie czekał, kurwa? Mam nadzieję, że się uszczelka nie podwinęła. Bo się wkurwie. Chciał, nie chciał, musiałem się wspomóc kluczami Yato. Bo tu takie, kurwa, klucze są. Dopierdol. Porządnie, żeby nie ciekło. Kurwa, końcówka mi wpadła. Ja pierdolę. O, ile płynu. Jakiś kolor jakby woda. Dobra, mamy końcówkę. O, od razu się naoliwiła końcóweczka. Teraz jak to nalać z takiej miski? Jak będzie się lało później? A jeszcze to muszę podłączyć. Oj, próbuj pan. Teraz będzie ciężko sprawdzić, czy, nie, czy cieknie. Idzie. Kurwa, jakiś brud się sypie. Przepali. O, teraz więcej płynu, kurwa, niż było. Specjalistyczny odpowietrznik. Kurwa, śrubokręty jebane. Idzie.
a syczy. Ej, strasznie dużo syfu jest na dnie miski. Nie wiem skąd. Nie no, kurwa, trzeba odpalić samochód. Zobaczcie, co na dnie było. Miseczki. Jakieś... Nie wiem, co to jest. Jakaś guma? Tu był zielony. Dolejemy różowego. Co jest grane? Dlaczego teraz jest więcej niż było? Kurwa, znak grzewnicy pewnie. Co tam się dzieje? Znak grzewnicy pewnie też wszystko poszło. Trzeba ogrzewanie na maksa odpalić. Jakieś dziwne dźwięki. O, dym leci, kurwa. Aż dym leciał. Zrobisz jedno, drugie się popsuje, kurwa. Kurwa, zjebałeś śrubę. Nie można odkręcać. Dymi się, dymi. Spalisz za alternator. Kurwa, pachoboreńko ty. Poziom jest. Kurwa, za dużo jeszcze. Chodź! Bardzo dobra robota, panie majster. Co ja chciałem? Co ja, kurwa, chciałem? Gdzie ta rura jest? Tu jest ta rura. Co to jest? Gdzie to powinno być? A, już tu wiem. O kurwa, on ciągnie se powietrze. O człowieku, to byś musiał zdejmować to. To trzeba zostawić na kolejną robotę. Kupa roboty, to trzeba wszystko zdjąć. Bo jakby był dłuższy, to by się tu pierdoliło i by zrobił może. Aczkolwiek widzę, że ktoś tu już coś rzeźbił. No, chyba ja kiedyś rzeźbiłem. O kurde. To będzie na następną robotę. Kurwa. No i takie ro, właśnie takie coś jest, że nie skończ jedno zrobić, drugie się rozpierdala. Dobra, coś jeszcze odpadło, czy nie? Kit malina, zrobiona robota, zrobiona. A, tutaj. No. Także git malina, pozdrawiam, do następnego. Cześć! Bierzemy się, kurwa, za malowanie. Potem zrywanie. Kupa roboty.